dobry. Jest ze mną pani dr Małgorzata Chojak z UMCS-u w Lublinie. Dzień dobry Państwu. Kiedyś bank był zwykłą ławką. Później kojarzył się z wielkim gmachem. A dzisiaj mamy bank w telefonie. Rozwój technologii spowodował, że właściwie operacje bankowe możemy wykonywać z kanapy. Jak rozmawiać z dziećmi o banku? Mówiła pani, że bank kiedyś kojarzył się z ławką, później z ogromnym gmachem, a teraz z czymś jeszcze innym. Więc możemy zacząć wyprawę z dziećmi od poznania tego gmachu. Myślę, że dobrym pomysłem będzie zorganizowanie z dziećmi wyprawy. Może ona składać się z dwóch części. Najpierw możemy odwiedzić taki tradycyjny bank, czyli konkretny, wybrany przez nas budynek. Możemy wejść tam z dzieckiem, zobaczyć jak wygląda kasa, ale możemy również pokazać bankomat, zaproponować dziecku pomoc we wpłaceniu pieniędzy bądź w ich wypłaceniu. Drugim elementem i drugą częścią naszej wyprawy jest już nasza własna kanapa w domu, telefon bądź komputer. I tu przydatna będzie tabelka, która jest zawarta w poradniku na stronie internetowej Fundacji Banku Millennium. Są w niej zawarte propozycje różnych czynności z zakresu bankowości internetowej, które możemy, siedząc na kanapie, wykonać z dzieckiem. Na przykład przelew internetowy, opłacenie rachunków online, czy zapłacenie za jakiś zakup blikiem. No dobrze, a jeśli rodzic nie korzysta aktywnie z bankowości internetowej, nie ma na przykład aplikacji mobilnej, nie płaci blikiem, to mam nadzieję, że zabawa, o której mówimy, zmobilizuje go do podjęcia takiej aktywności, chociażby po raz pierwszy. Dlatego, że musimy zdawać sobie sprawę, że jeżeli czegoś chcemy nauczyć nasze dzieci, musimy najpierw sami to opanować. A jakim językiem rozmawiać z dziećmi o bankowości? Pamiętajmy o tym, że małe dzieci uczą się dużo szybciej niż osoby dorosłe, a to oznacza, że dużo łatwiej również przyswajają trudne słowa. Dlatego rozmawiając z dziećmi o bankowości internetowej, warto używać powszechnie znanych nazw. No tak, rzeczywiście, bo dzieci są naszym lustrem i uwielbiają nas naśladować. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.